Pułkowniku Hardy, 3 lata temu, gdy powierzył nam pan skonstruowanie projektu WIN, to był najważniejszy dzień naszego życia. Znaczy, życie naukowego oczywiście, bo dzień ślubu był ważniejszy. Piękna gdzie sala. Jest moje auto? Cóż, sir. Nie ty, ty. Projekt WIN nie jest jeszcze gotowy do misji. Jesteście najlepszymi specami w tej dziedzinie. Więc dlaczego tak się z tym guzdrzecie? Rozwój jego sztucznej inteligencji to proces, sir. WIN potrzebuje trochę więcej czasu, żeby dojrzeć. Wyjaśnijcie mi proszę, jak auto może być niedojrzałe? Pułkowniku, jego sztuczna inteligencja rozwija się, kształtuje i uczy w miarę jak styka się z kolejnymi bodźcami. Innymi słowy, musi mieć trochę więcej czasu, żeby dorosnąć. Dokładnie tak. Czy są inne pytania? Ja mam jedno. A, to dr Huan, szefowa Departamentu Technologii. Mieliśmy okazję współpracować. Bardzo dawno temu. Proszę opowiedzieć o zabezpieczeniach projektu. No, przede wszystkim jest przechowywany w najbardziej nieoczywistym i niedostępnym miejscu. Więc kiedy poprosiłaś mnie, żebym go podładował, pomyślałem, no wiesz, to zwykłe auto. Nie będzie z nim żadnego problemu. Ale to nie jest zwykłe auto. Zwykłe auto nie robi samo ósemek i nie mówi łuhu. O, o to chodzi. A nie, to wcale nie jest łuhu. Tylko zwykły sygnał alarmowy. Uhu! 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 Ale minus jest taki, że uruchamia go nawet byle podmuch wiatru. Okej, ale nawet nie to jest najdziwniejsze. Patrz. Widzisz? Zareagował. Jakby był żywy. Lane, daj spokój. Przecież ci z nim pomagam. Chyba jesteś mi winna jakieś wyjaśnienia. Skąd wytrzasnęłaś ten samochód? No dobra, Cody. Pora byś poznał prawdę.